Na czym polega wodny akumulacyjny system ogrzewania? Ten system nadaje się do każdego rodzaju wodnego ogrzewania w budynkach. Nieważne, czy mamy grzejniki, czy mamy podłogówkę, czy ogrzewanie ścienne, sufitowe. Wszędzie będzie miał zastosowanie. Na czym to polega? Odpowiednio duży zbiornik. Wystarczy nam na pewno na 100 metrów 1000 litrów. On jest bardzo dobrze zaizolowany. W górnej części jest wężownica do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ta woda jest przygotowana w ten sposób, że zimna woda napływa w dolnej części wężownicy, ogrzewa się od ładu wodnego i na wylewce mamy wodę gorącą. Co najważniejsze, ta woda jest przygotowana higienicznie. Ona nie zalega, nie magazynujemy jej tak jak to robimy dotychczas w bojlerach. Ona jest magazynowana. Tutaj odpada nam ten problem. Kolejną rzeczą to są grzałki elektryczne. Musimy zastosować odpowiednio duże grzałki elektryczne, gdyż w przyszłości możemy mieć taryfy dynamiczne i wtedy będziemy potrzebowali, żeby w krótkim czasie naładować bardzo dużą mocą cały zbiornik. Kolejną rzeczą to odpowiednie sterowanie. Ten zbiornik musi być cały pomiarowany, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co się w nim dzieje. Jaka jest temperatura na samej górze, jaka jest temperatura na samym dole, jaka temperatura jest na wyjściu przed zaworem trójdrożnym, po wyjściu przez zawór trójdrożny. Wszystko w tym sterowaniu możemy sobie ustawić, oczywiście przez urządzenie mobilne, tak abyśmy mieli nawet zarządzanie zdalne, nie ma nas w domu, możemy tym sterować. Jaka jest zaleta tego rozwiązania? Przede wszystkim prostota. Inwestycyjnie jedna chyba z najtańszych rozwiązań, a kosztowo zbliżających się z rozwiązaniem węglowym. Zbiornik, izolacja, grzałki, sterowanie. I to jest cały system i rozwiązuje nam problem spalania czegokolwiek w swoim domu. Taka instalacja może nas kosztować około 15 tysięcy złotych. Porównajmy teraz, jeżeli chcemy zastosować jakiś kocioł na paliwa stałe jako groszek, musimy wybudować komin, musimy zainstalować ten piec, miejsce na kotłownię, na opał, cały czas dostarczać ten opał, wyciągać popiół. Tych kosztów nikt nie liczy dzisiaj. Jeżeli chcemy na gaz, musimy zrobić projekt, doprowadzić ten gaz, wykonać instalację, zrobić komin, odprowadzić kondensat i dalej produkujemy dwutlenek węgla. A możemy skorzystać z tego, które dzisiaj, z tej energii, która dzisiaj jest dostępna i która dzisiaj jest, można powiedzieć, tracona. Ponieważ elektrownie i tak będą chodziły. To, że my z prądu nie korzystamy nocą, to nie oznacza, że elektrownie się zatrzymają. Wiatr nie przestanie wiać. Woda nie przestanie płynąć. Więc możemy z tego korzystać.